Dzień dobry, mili Państwo. Dzisiaj będzie trochę wiało, ale spróbujemy nagrać tą piękną Mokkę. Mokka, pierwsza rejestracja, 2013 rok. Silnik Wasz ulubiony, 1.4 turbo. I tutaj przy okazji mamy skrzynię manualną, sześciobiegową. I tutaj też warto dodać, że jest napęd 4x4, czyli jest to auto przeznaczone dla osób, które robią jakieś tam bezpieczeństwo, bo nie oszukujmy się, 4x4 potrafi uratować tyłek, a nie zawsze, wiecie, no, śnieg potrafi raz spaść w połowie stycznia, a raz potrafi zaskoczyć nawet na połowie października. I jak, że tak powiem, 4x4 się przydaje. Cóż jeszcze o tym wozie? Wóz ma przebieg 206 tysięcy, dla jednych dużo, dla drugich mało, ale tutaj ma trzy ogromne plusy. Jest od pierwszego właściciela do nowości, calutki lakier, każdy element ma oryginalną powłokę i wszystkie rzeczy, wszystkie naprawy były włącznie wykonane z ASO, a włącznie również z naprawami, znaczy naprawami, takimi czekami, bo to jest czek na performację karoserii do końca, poza to, żeby utrzymać gwarancję, żeby auto było z rdzy, to musicie też robić sprawdzenie, czek karoserii i po prostu w ASO sprawdzają Wam, czy auto nie było w międzyczasie rozbite i czy nie wymaga jakichś napraw. I tutaj ten facet, który tym autem jeździł, wszystko miał porobione. Jest to duży według mnie plus. Ja wolę kupić samochód troszeczkę większym przebiegiem, bo tutaj jest 206 tysięcy, czyli wychodzi około tam, no, 20 rocznie. I mieć samochód, który jest, że tak powiem, całkowicie oryginalny, nigdzie nie rozbity, ładnie utrzymany, czysto od pierwszego właściciela i wyserwisowany, niż auto z przebiegiem, nie wiem, połowa, na przykład 100 tysięcy i mieć auto po dziesiątych rękach i, że tak powiem, ewentualnie najczęściej rozbite, bo bardzo ciężko jest taki samochód sprowadzić do Polski w rozsądnych pieniądzach, bo w Niemczech takie samochody dalej się sprzedają, bo nie oszukujmy się, SUV-y, crossovery są bardzo drogie. Ale to zawsze zostawiam wybór klientom, ja wolę mieć takie auto. Cóż o aucie, jeszcze z wyposażenia Wam powiem. Wyposażenie jest wszystko to, co potrzeba. Ładne alufelgi, osiemnastki, przeciwgielne, czujnik parkowania, tył, składane lusterka. I czy coś jeszcze? Chyba nie. Chyba z zewnętrznych cech to tyle. Wszystko jest to, wymaga raczej tam komfortowej jazdy. No i oczywiście, no, z takich ciekawych rzeczy, no to 4x4. O wizualiach Wam powiem. Auto, no tak jak mówiłem przed chwilą, ładnie utrzymane, niepoobijane. Pewnie jak widzicie na filmie, lakier jest ładnie utrzymany. A wizualnie z takich cech detailingowych bardziej, no to ma takie właśnie detale jak srebrne wstawki z przodu, z tyłu, chromowane listewki i takie u góry, że tak powiem, też są chromowane te relingi, taką obtoczoną jeszcze gumą. Ogólnie samochód stylistycznie taki mocno zwarty, macie dosyć mocne te linie nadwozia i małe szybki, więc samochód się wydaje takim troszeczkę, można powiedzieć, czołgiem, ale to ludzie czują się w tym samochodzie przez to właśnie, jak wspominałem wcześniej, bezpiecznie i dużo pań też wybierało ten samochód, no bo siedzimy przede wszystkim wyżej, no a jest to teraz pożądane przez klientów. Samochód, no mówię, nie zestarzał się. Ten design jest taki, że tak powiem, nowoczesny jeszcze, no bo ten samochód wygląda przez te wszystkie przetłoczenia dynamicznie, jak teraz samochody, które są produkowane w tym czasie. Jeszcze co do stanu technicznego, mamy nóweczki, opony Hankooka, 4 sztuki, już Wam idę pokazać, one są z tego roku, nie wiem, czy z tej strony będzie widać. Proszę, 2023 rok, spójrzcie, nóweczki, tarcze, oryginał oploski. Więc naprawdę technicznie nie ma się do tego co auta doczepić. Napęd fajnie działa, fajnie się to auto odpycha. Więc myślę, że ktoś, kto nie patrzy tylko na zegarek, szybko ten samochód ode mnie zakupi, bo jest to ciekawa oferta. Zwłaszcza to, że ma oryginalny lakierek.
Dobra, moi mili, zacznę sobie od książki serwisowej. Proszę bardzo, tu widzicie ten pojazd, jego VIN i serwisy. Jak wspominałem, wszystko jest zrobione Oplu. Tu na tej pieczątce nie widać, ale to jest ten sam Auto House Nossmann. I na którejś na pewno będzie widać, że jest to Opel. Proszę bardzo, tutaj już widać, że jest to Opel Service, Nossmann, Opel Automobile. Jak widzicie tutaj, fajnie, bo nie ma jakichś wielkich takich przerw między wymianami oleju, ktoś o to dbał. Tutaj 120 tysięcy, więc według mnie wszystko jest w porządku. Tu też macie dalej Opel i tu też macie Wulfling, Autohaus Opel. No i tu też jest Wulfling, tylko wiadomo, jakaś inna pieczątka. Ostatni serwis był robiony w tym roku przy 196, czyli sprzejechane 10 tysięcy na oleju, jak sobie tutaj widzicie. A nie każdy wie, bo Opel jeszcze ma taką, że tak powiem, sprawdzanie stanu karoserii, czy coś było uszkodzone, i bardzo mało osób to robi, a to jest wymagane do gwarancji performacji, czyli blachy. Proszę bardzo, i facet ten, pierwszy właściciel, też wszystko tutaj sprawdzał. No i widzicie, proszę, 28, 49, też jest podbijane u tego Nossmanna, jest to chyba 72, to jak siódemka wygląda, 95, 119, 140, 175, 156, no i tutaj mamy jeszcze z tego 196, i tutaj też widzicie, że fartuch ok, czyli pojazd ok, czy były coś naprawiane, nie, no jak ktoś dobrze zwrócił uwagę, nic gdzie nie było też zaznaczone, że coś było przy tym samochodzie naprawiane. Więc tak jak wspominałem, wszystko mamy zrobione w Opelku, więc nie jest to, że tak powiem, zrobione na odwalsie i zrobione na markowych, fabrycznych częściach. Przechodzimy sobie do wnętrza. Zaczynam od lewej strony. Standardowo 4 przyciski i już te lakierowane listwy, żeby było modnie, fajnie. Standardowo już po tych latach klameczki chromowane, składane lusterka. Pyk, proszę, ładnie się nam składają. Jedno, drugie. Rozkładają się, przydaje się, jak ktoś mieszka w mieście z małymi uliczkami albo ma jakiś wjazd do wąskiej kamienicy. Boczek się prezentuje tak, nie jest odklejony. Od razu wam już pokażę boczek od mojego fotela, można powiedzieć, w idealnym stanie, sprężysty, nieugnieciony. Tak samo jak i tutaj dół też nie jest przetarty. Fotel możecie regulować w kilku płaszczyznach, tak samo jak i lędźwie. Można oprzeć. Standardy, no co będę wam o takich najprostszych pierdołach opowiadał. Tu włącznik świateł, przeciwgielne przód, tył, światła standardowe, tu jakiś mały schoweczek i nawet jakiś paragon z parkingu. Dalej, przechodzimy sobie do licznika. Fajne spalanie, 7,3, więc przy samochodzie z napędem 4x4. Według mnie dobra jest to wartość, zwłaszcza, że jest to turbo benzyna. Benzynki palą jednak te 10-15% więcej od diesla na pewno. No i tutaj jak przy tej mocy, którą miałem wcześniej, wspominałem, jeżeli macie start-stopa, to wam, jak ktoś tego nie wie, to nie straszy po prostu, że auto zgasło, tylko wam pokazuje wskazówka, zatrzymuje się na auto-stop, a nie na off. Wtedy wiecie, gdy po puszczeniu na przykład sprzęgła auto samo zapali. No komputer pokładowy, wielkich cudów tutaj nie ma, możecie sobie sprawdzić zasięg. Tutaj jeszcze żywotność oleju i jakiś tam tryb ekonomiczny. Jest różnych opcji tutaj do oporu. Wskazówki, takie troszeczkę te tarcze lekko oldschoolowe. Bynajmniej ta czcionka troszeczkę przypomina mi stare Warszawy i syrena, ale tylko trochę. Dalej kierownica skórzana. Jakieś minimalne ślady zużycia się znajdą. No, nie oszukujmy się, auto też ma 200 tysięcy przebiegu i nie jest to Rolls Royce. Ale tu spójrzcie, bardzo ładnie. To jest często powycierane od tempomatu. Tu jest igła i tak samo tutaj od radyjka. Nie jest to w ogóle zniszczone. I wspomnę, że radio też ma Bluetooth, bo jest to ważne. Komputer średni, bo duży był. Jeszcze kolorowy i mały, taki bardzo wąziutki pasek z podstawowymi informacjami. No i tu też możecie sobie wejść tam w ustawienia, ustawić zamykanie, takie rzeczy. Żadnych tu wielkich cudów nie ma. Jakieś info, jakie radio leci. Cóż, no nie będziemy się nad tym rozwodzili. Tu kolejne przyciski, wyłączenie SP, poduszki, radyjko, chromowana obwódka. Obok chromowanej obwódki jest to podświetlenie na biało, na jasno. Też to wygląda dobrze. Klimatyzacja standardowa, tutaj czujniki, włączenie czujników przód, tył, wspomaganie ruszania czy jazdy pod górę, no i włączenie tego start-stopu. Tutaj też gniazdko USB-ka i AUX-a, nie wiem, AUX-a widać, teraz już widać,
No i tutaj od gniazdko zapalniczki nie ma popielniczki, nikt w tym aucie nie palił. Skrzynia sześciobiegowa, tutaj zobaczcie mieszek, to w stanie idealnym. Ręczny, miejsce na dwa kubeczki, no i jakaś roletka na jakiś tam schoweczek jeszcze. Nic nadzwyczajnego, tu schowek, tu nie ma airbaga, airbag jest tam wyżej. Tu jest jakiś schowek na pierdółki, tutaj wiadomo, książka i pierdoły. Kolejny boczek, fotel. Fotele ładne i powiem wam, że lepiej akurat to auto kupić w materiałowej tapicerce, bo te półskórki tutaj się bardzo często mają, bo to nawet nie są półskóry, tylko jakieś tam dermy czy skaje. I nawet jak samochód ma 50 tysięcy, potrafi być to zużyte. Z tyłu ISOFIX, kanapa, dużo miejsca, bo ten samochód ma dość dużo miejsca z tyłu. Cóż, sufity ładne, nieobrzuknięte. Ogólnie samochód według mnie przyjemnie utrzymany, widać, że pierwszy właściciel o niego dbał. I też na pewno serwisy będą tutaj dużym plusem przy tym aucie. Cóż, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli macie pytania, no to wiadomo, komentarz, mail lub też na mediach społecznościowych można je zadać, a moje media społecznościowe to Mavkar Auto na Instagramie, tak jak i na Facebooku. Jeżeli chcecie sprawdzić inne auta, co mam aktualnie wystawione, a niekoniecznie jest wystawione jeszcze do, że tak powiem, do Instagrama, jest to Otomoto, mavkarotomoto.pl. Jeżeli potrzebujecie takie auto, a to auto z filmu się sprzedało, mogę wam poszukać też takiego auta na zamówienie lub też innego modelu, jeżeli po prostu moje filmy wam się spodobały i macie jakieś tam zaufanie do mnie. I cóż jeszcze warto dodać? No, możecie na ten samochód wykupić gwarancję do roku czasu. Jeżeli nie macie jak auta dostarczyć do domu, mogę w rozsądnych pieniądzach dowieźć na lawecie lub jeżeli ktoś sobie życzy zarejestrować. I pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone i nie ponosicie dodatkowych kosztów w urzędzie skarbowym. Pozdrawiam, cześć!